Etienne Eigner X Limited to zapach z 1997 roku, czyli powstał 5 lat później niż słynny TK1. Sorry, TK1 był z 94, czyli 3 lata później. Ewidentnie nawiązuje, nawet chodzi o to, że patrząc po wyglądzie buteleczki, którą zaraz Wam pokażę, podłapali styl. Widzicie? O to chodziło. Czyli buteleczka zaszronione i atomizer osobno. No właśnie, w ten sposób przywodzi na myśl CK1. W składzie jest cytryna, amalfi, jaśmin, pomarańcza, patchouli, drzewo sandałowe i róża. Tak przynajmniej jest na fragrantice, ale upewniłbym się na parfumu, jeżeli już jesteście ciekawi. X Limited ma taki sam skład na parfumo. Jak pachnie? Według mnie gorzej niż CK1. W CK1 fajnie są wyczuwalne nuty zielone i nuty białych kwiatów. Nawet można wyczuć ananas i papaję, jak się wczujesz, ale oczywiście takie syntetyczne trochę. W X Limited masz limitowany skład, limitowane nuty zapachowe. Wszystko sprowadza się do cytryny, pomarańczy, drzewa i troszeczkę jaśminu z różą, ale tylko delikatnie. Więc jest zubożoną wersją CK1, którą nie dość, że znacznie krócej trzyma, to po prostu jest mniej gorzej skomponowane. Tutaj nie ma perfumiarza podanego. CK1 został stworzony przez słynnego Alberto Amorillasa. Czy bym polecał? Raczej nie. Już wolałbym kupić CK1, bo 125 ml tego kosztuje 90 zł. Czasami za 70 można kupić. Wiem, że CK1 100 ml jest trochę droższy obecnie. Kiedyś były po 70 zł, po 60 zł, teraz są po 100. Ale chyba lepiej trochę dopłacić. Takie jest moje zdanie. Zostawcie swój komentarz, jak sądzicie inaczej. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się.